Siemaneczko, jestem Pepe Tony Games. Witam bardzo na moim gospodarstwie. Gdzie będziemy sobie czytać rzepaczek? Proszę Państwa, nie pisać sobie rzepaczek. Bo ja w końcu do niego jest. Siadamy, lecimy. No i co? Odpalamy GPS-a. Odpalamy GPS-a. Powoli się jakoś ustawiamy do niego się był. Już ciężko go widzę. W tej działce, bo jest ogólnie działka powiększona. O. I lecimy takie, nie wiem, 10 na godzinę, zobaczymy, czy to będzie tak miałe dobrze. Czy będę przeciwnie, zonak mimo sobie jeżdżę, lepiej to jeszcze domieszać. Zobaczymy, czy to będzie miało jakoś ręce i nogi. Cholernie się kurzy, jak zawsze kurwa, te tapiaki tutaj są niemiłosierne dla moich okolic. Więc no, jednak tutaj coś się, proszę Państwa, no, dzieje nie tak, tak można powiedzieć. Siejemy tak od środka, zobaczymy jak to spopinanie wyjdzie. Mam nadzieję, że źle nie będzie, tak mogę powiedzieć. Źle nie będzie. No, troszeczkę o teksturki pozmieniałem. Mam nadzieję, że będzie lepsze niż tamte. Oryginalne, bo tych chyba jeszcze nie zmieniałem tekstur ogólnie, tak sobie myślę. No i powiem szczerze, że siedzą. Siedzą fajnie te tekstury tego siebu. Na pewno jest nawet znak. I tak, co miałem powiedzieć? 6000 na koncie to jest nie nowość. Pieniędzy bida. Ale jeszcze tak, będziemy mieli taką nadzieję, że jeszcze z sierpnia dwa odcinki. Powinno być chyba wszystko. No i będziemy chyba widzieć się już na wrześniu. Na wrześniu wiadomo najwięcej prac polowych, no bo pokrywać za na kieszonkę. Prawdopodobnie sołę rozbioru. Do tego co jeszcze? No oczywiście podasiewać trzeba zboża, więc pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, wszystko do siewu. Więc to bacha roboty będzie, nie ukrywam. A jeszcze muszę zasiać sobie łąkę, tam gdzie jest teraz wyłapnowane. Tam będzie łąka, równocześnie z tamtą, która jest obok, bo wiadomo, kto ogląda to wie, że kupywałem. Właśnie łąkę, znaczy te trzy pola. Na mocną kotę 230-800, a to na łączniku, więc można sobie mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. No i powiem szczerze, że teraz jest kawałek, no jest kawałek placu, jest kawałek pola do tego i pole do popisu także też jest, tutaj żeby teraz można było kombinować. To będzie akurat też obok rzepaku, tutaj obok właśnie. A teraz też powiedziałem w innej sprawie, że przełożałem sobie tu miedzę. Przełożałem sobie miedzę i teraz mam taki jeden większy land. Nie dałem tu wapna, mam ten przejechany kawałek i mówię, dobra, będę wapnował pewnie wszystko w przyszłym sezonie. To już pewnie powapnuję już wszystko, żeby było z głowy. I tak to właśnie, proszę Państwa, się układa. Kupiłem nasiona rzepaku, ale widzę tego, że rzepaku zbytnio dużo nie idzie, bo jest kilogram poszedł dopiero. Więc powiem szczerze, no jest dość fajnie. Jednak ten rzepaczek w miarę dobrze tutaj oddaje. Czekajcie, ja muszę tak jeździć, bo ja tak jeżdżę. Ja tak od środka pojechałem i... Tak sobie miałem jeździć. Mamy drobnego, bo tam wiadomo, nie chcę na odcinku do tych zakamarków wyrabiać. Ja sobie wyrabiam dopiero później. Już poza odcinkiem. No jest roboty. Z tym siewem, z tym wszystkim, no ale dobrze jest. Jak rzepak sobie zasieje, to już powinno być w miarę dobrze. Bo to jest najważniejsze dla mnie teraz w tym momencie. Jako uprawa, znaczy jako główna, powiedzieć można, poza hodowlana uprawa. Bo tak przeważnie pszenicę sieje, jęczmień, owiec itp. itd. Pod względem słomy, tak? Bez soja
I właśnie wspomniany rzepak, który już jednak jest coś poza tym, z tego względu, że tutaj nie mamy nic z tego, poza zarobkiem czystym ze skupu. Więc no... ciekawe. No bo ta idzie, no powiem szczerze, że niby... to jest niby 2,5 metra, jest, jedziemy tylko 10 na godzinę, a tego pola padle ubywa. Znaczy tutaj ta brana aktywna to jest przełączona na 1000 obrotów. Niech tam napierdziela i tyle w temacie, żeby tam tylko to miało jakoś fajnie jeszcze wymieszane i to mieszane, żeby tylko to jeszcze obruszyć w tej uprawce, bo trochę wilgotno. Też się trochę obawiam, że być może tak będzie, że schody mogą być trochę ciężkawe, ale nie wiem. Bo w poprzednim odcinku rozsiewaliśmy sobie wapno, no i jednak króciutka troszeczkę nam stawiało, jakby nie było. Trochę bokiem. Ale no tak nie było, nie ulgnęliśmy nic. Więc... nie ma tragedii. Ja powiem teraz fajnie, bo tak wszystko mamy w obrębie swojego gospodarstwa z tyłu. Wszystkie pola wykupione. Tutaj można sobie teraz pokombinować z tymi dożkami, będzie można sobie przeładać te dożki. Bo już w sumie dożki nie będą mi potrzebne do dojazdu. Też może się dowiedzieć teraz, nie wiem, bo dojść jakiegoś organu, czy to gminy, czy coś w tym stylu. A dowiedzieć się odnośnie zasypu tego rowu. No i po prostu to jakoś przerobić na jakoś na pole. Powiększyć te pola, coś w tym stylu. Po prostu zniwelować. Po prostu zniwelować te rowy. A to pójdzie dobrze, no to będzie git, jak nie, no to... wiecie, no chcę troszeczkę się rozwijać, no teraz raczej pracować pól, no już myślę, że w tym sezonie raczej nie będziemy, no bo jednak dużo byśmy teraz wydali pieniędzy na zakup tych pól, no bo mamy teraz kredytu łącznie z 400, nie raczej, ile mamy teraz kredytu, bo... chciałem tak sobie na szybko zobaczyć, że mam tutaj nie zagrać bank. Mogę zobaczyć ogólnie, ile ja mam wszystkiego kredytu. 322 500. A wziąć mogę kredytu jeszcze 103 000. 103 000, więc czyli mam w sumie ile? 422 000 możliwości kredytowania. Ciekawie. Teraz, dobra, no to jest kredyt robowy, jest na dłużej, będzie to dłużej spłacany, bo budowany na 15 lat, 14 lat, na 13 lat bodajże. Tylko teraz na tą ziemię kupiłem, wziąłem na rok czasu. Jestem ciekawy, jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się po prostu to spłacić rok czasu. Czekajcie, ja sobie tutaj będę jechał i sobie może okno otworzę z tyłu. No, otwórzmy się, dobra. Zobaczymy, czy uda mi się po prostu rok czasu spłacić ten kredyt. No jeśli tak, no to w przyszłym roku leci coś. Już mówiłem w poprzednim odcinku. Prawdopodobnie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, zgodnie z planem. Bo to, co znalazłem, to jest dla mnie wisienka na torcie. I powiem szczerze, chciałbym to już powolutku wdrażać na moim gospodarstwie. Patrzyłem. Powiem tak, to jest maszyna. Którą chcę mieć już, można? Tylko że muszę mieć większy ciągnik. Na pewno muszę większy ciągnik, mieć minimum te 150 koni pod tą maszynę, z tego względu, iż no case jest za mały. Case pod tym względem jest za mały. To sporo za mały, bo jest na 115 koni. Więc myślę, że nawet pod tego case'a też będzie kupować jakichś maszyn większych. Może siewnik i nawigację tylko kupimy. Bo też myślę, że ten zestaw też dwa sezony polata jeszcze i będzie wszystko. Taki mam zamiar wynajmniej. W sumie ten zestaw mamy już jako drugi ogólnie na gospodarstwie. Bo wiadomo, pierwszy to znaczy zestaw. No to znaczy siewnik mieliśmy pierwszy chowy. To mieliśmy co? Mieliśmy poznaniaka. Teraz mamy agregat, bronę aktywną z siewnikiem Neusztajna 2,5 metra. Więc tutaj naprawdę już robotka ubywa, tak?
jakby nie było. Może dwa albo tyle za innym szanglem. Teraz, żeby nie miał to przesuszanie, ile było, też musiałem przyjechać, tak jak tym się jeszcze przesuszyć. No bo mówię wilgotnie. I tak lekko dziwnie, gdzieś lekko zabata. Ale do tego ta brona aktywna jest założona, że jednak tą broną aktywną jeszcze ja bym wpadł, jeszcze przemieli i troszeczkę podrównam mimo wszystko tą glebę. No, powinno być git. Tu mam teraz elegancko, mogę sobie jechać praktycznie do samego końca tego, które właśnie chcę zasypać, żeby na to mieć wygodę pod względem tutaj cofania swojego. Płaska jeszcze leży. Poczciwa Polska, której już nie mamy. Poszła naprawdę spontanicznie do sprzedania. No ale powiem szczerze, kostka fajna rzecz, ale no to już był sprzęt, który był mało używany. Jeszcze liczyłem wtedy, że będę sobie owsiankę pasował sobie właśnie tym tą prasą, ale poszła wtedy, bo były pieniądze potrzebne. No może sprzętami nie ma co się żenić, bo czy sprzęt to jest chyba okres. Patrząc, no to mi tylko sprzęt do 30, tak można powiedzieć. Jest jedną 30, 30, druga jeszcze stoi. Już jest nieużywana praktycznie. Znaczy nieużywana, no będzie przeopyskiwacz, sobie latała i przysiewce. No bo 600 kg, no to tam będzie dźwiga bardzo w dupie, tak powiem. Bo nie chcę jakoś susa zapinać czy tego kajsa, bo teraz mogę każdego dziennik zapiąć. No bo jednak mam odwagę, która no, stoi na gospodarstwie. No i tego codziennego oprzętu jednak już jest używana oba dwaka. Ciągnik stojen już praktycznie nie jest używany przy codziennych pracach. No bo niepotrzebny. Tak, ten tu teraz jest ściągnięty. Myślę, że nie będzie przez dłuższy czas zakładany. Bo tam muszę go jechać wytolejować, znaczy zabić go do tolejowania, bo tam już parę mankamentów wychodzi. Tak, no jednak to już jest eksploatacja, tak? Jakby nie patrzy. Eksploatacja maszyny, która no troszeczkę się nadźwigała, tak? Wiadomo, tam jeszcze coś może będzie dźwigało ten tor, bo ten ciągnik z tym torem, no bo myślę, że w ładowarkach ma tak wysoko nie podniesie mimo wszystko. Ale wiecie, tak jak słoma, słoma i belki siana, wiadomo, ładowarką nie będę jeździł. Nie będę jeździł, bo ona jest za wolna. Dla mnie na takie pasy polowe. Więc będzie tylko używana właśnie typowo przy budynkach. I wypychanie obwodnika i wypychanie, i dawanie tem, no, mieszanie temelko. I to tylko tyle. Więc wiadomo. A tak mówię, typowo po polach lądowanie czy coś, no, to jest tylko i wyłącznie. Więc ten casing, który naprawdę tak mi się cholernie podoba. Wiadomo, że ten chip jest nagrany, że to nie jest wiadomo, wy tego nie widzicie, no bo nie umiem tego wstawiać, nie ukrywam. Dlatego mówię tak, próbowali być fikcyjnie. No to były zapasane pieniądze, ale wiadomo, to już nie ten etap. No ale tak naprawdę to myślę, że dojdzie do dużego case'a. Już typowa nawigacja, która już pewno będzie zabita. Właśnie do drugiego case'a. Dokładnie do niego to patrzyłem tak dzisiaj orientacyjnie do na Allegro. No to jest koszt 20, od 25 do 35 tysięcy. Myślę, że tam górna półka raczej będzie za 35 tysięcy. Chcę się jednak za tanie nie kupić. Wtedy myślę, że będzie fajnie. Tylko ładnie, bo teraz patrząc na to 35 tysięcy dla mnie, to troszkę trochę tych pieniędzy teraz jest już sporo, tak? Za sobie wydać. Ale myślę, że na przyszły rok, na następne żniwa, jednak coś wleci coś konkretniejszego. W sensie, znaczy konkretniejszego, może nie typowo siewnik, bo jak wspomniałem, że siewnik będzie dwa sezony powinien jeszcze lecieć. Wytrzymać mi tutaj, no bo podoba mi się ta brona aktywna, podoba mi się to właśnie ten siewnik. Czy podoba mi go budować. Myślę, że następny siewnik, który miał kupywać, też raczej już bym kupywał z broną aktywną albo zbudowaną, bo siedzi mi to cholernie. Po prostu oddzielnie brona aktywna, no i siewnik oddzielnie, i to też pewnie powinno mi to fajnie oddać, mimo wszystko. Taki mam zamiar, a czy to tak wypali?
się okaże. Po prostu się okaże. Pod tym względem. Ale jak suki to tak pływa siedzą. Teraz tego podłoża, że to jest na szok. No mam tak mi kurwa siedzą. Podmieniłem. Tak mi cholernie siedzą. Jak struki to jest. No. Miód na moje oczy. Mogę powiedzieć na uszy, teraz na moje oczy. Ale tak patrzę. Ja się mi kurwa sprzeda teraz ten zestaw. Kupi dużego case'a. To ten case już nie ma co robić. No już upojmy się. A jednak ten case chcę praktycznie tu zostawić. Może nie samego końca, ale dłuższą część właśnie tej rozgrywki, którą właśnie dorobimy. Czekajmy, że tam to sobie jeszcze wyrobię jedną stronę. Bo gdy nie mogę, to będę mu to zrobił, będę wyrabiał. I tak się będzie trochę krótszy odcinek tego robić. W poprzednim odcinku mieliście 35. Tak mi poszło z tego minut odcinka, nie wiem. Nagrywam odcinek po odcinku, więc to mi ciężko jest powiedzieć, jak to wygląda. A czekajcie, ja sobie przyspieszę czas na pierwszej godziny, bo chcę zobaczyć. Dobra. 6000. Może być 1000, parę godzin zadawało. Z tego co się nie mylę. Fotowoltaika działa, wszystko jest podpięte. Zresztą trzeba od samego początku, już było od samego początku było podpięte, ale widzicie. Fajnie się to prezentuje, podoba mi się. Troszeczkę taki budel lekki, no podwórze na wiem, jak to jest w sezonie. Nie ma czasu, żeby tych maszyn poustawiać. Też myślę nad zamieniem wiaty, już to już mówię nieraz, mówiłem. Myślę, że po... Tak może powiedzieć już, po spłacie czekaj, dobra, już powiedziemy tak, już trudno. Troszeczkę was oszy kolum, no ale trudno. Weźmy do równego zasiania. Myślę, że do... Czy tym roku będę starał się wziąć... zarobić, albo ewentualnie kiedy wziąć. Też wątpię, że jakiegoś blaszaka postawię. No postawić jakiś blaszak, coś w tym stylu, nawet jak to mówię, przez tego blaszaka postawić się na tej maszynie, bo brakuje mi, tak powiem, miejsca garażowego już. Ciągniki nie mają gdzieś, nie ma gdzie ciągników schować. To jest po jedno. Już troszeczkę mnie już boli to. A jednak trochę tego szczętu całego jest. Więc spojrzymy sobie chyba tamtej strony, zobaczymy. Sobie dokończymy. I tu my jeszcze chwilę będziemy kończyć. Mimo wszystko, bo tutaj nie chcę też jakoś długo tutaj siedzieć dzisiaj. Nie wiem, co będziemy w tym odcinku robić. Chyba mam nadzieję, że będą tu sianokosy. No te sianokosy trzeba się tam zrobić po tej nowej łące. Jeśli nie chodzi mi bardziej o zbiór chyba już raczej. Znalazłem fajną przyczepę. Fajną przyczepę zbierającą. I chodzi mnie wybienić moją prosiwą przyczepę na coś większego od case'a. Bo on już pod tym względem latał w czymś większym. Znalazł przyczepkę 40 tysięcy. Taka w miarę zdrowa cena do pojemności i wielkości właśnie zestawu. Tylko muszę zobaczyć, czy to będzie miał, czy case będzie mi dawał radę. W sensie właśnie prawie się pytam, czy będzie możliwość sprawdzenia, no bo tam wiem, że teraz jest sezon jeszcze, wiadomo, to jest sezon teraz janokłosy, żniwa i siewy, można powiedzieć. Więc myślę, że tam gość będzie miał może janokłosy i testuję to, wiesz, będzie mi case'a bił, bo nie ukrywam, troszeczkę mi się już nudziła ta przyczepa. Chciałem coś większego, coś wydajniejszego. Szczepa jest, no już kumyś, no moje, ta już troszeczkę jest za mała. Mimo wszystko czekacie, po co tak robię. Ja teraz tak pojadę, opuszczę i przejadę sobie tak. Bo i tak będziemy już kończyć, akurat idealnie jeden przejazd będzie zrobiony, będzie git cioskow.
Wiecie, chcę palić. Powiedzieć tam, zobaczyć się, przejść się, no nie mam pieniędzy, no, ale myślę, że macu, w tym macu, w tym, kurwa, w wrześniu, na wrześniu myślę, że już coś tam będzie właśnie, pieniędzy, żeby coś tam już kombinować. A dzisiejszy odcinek byłby to na tyle, jeśli tak, jeśli nie opisz podwostać, to komentarz, dzięki za oglądanie, cześć, że do tego odcinka, na razie, cześć.